Ja potrzebuję więcej. O, tutaj był. O kurde! O kurde! Hej, cześć, siema wam wszystkim, z tej strony Xelux, a to jest Blitz Survival Games i od razu lecę po skrzynki. Dobry wyskok, dobry double jump. Nie wiem, gdzie tu jest skrzynka. Goddammit! No co? Dobra, no nie! Dobra, mam stone sikierkę. Stone sikierka jest taka sama jak drewniany mieczyk, więc jest nawet całkiem porządną bronią. I idę po skrzynki, chociaż nie wiem dokładnie, gdzie na tej mapce są skrzynki. Tutaj le parkour robię. I po tym moście idę do tamtego gościa, jak go widzieliście. I klepa, klepa na ryj, klepa. Strefa, strefa. Strefa, strefa, klepa, klepa. Klepa, klepa. Klepa, klepa. Ale ja chcę mieć killa, więc nie spadaj typie, nie spadaj. Jest. Dobra, miałem killa. Jest. Spoks. Tam jest skrzynka, lecz nie chcę robić parkura, ponieważ coś na tej mapce mi troszkę Minecraft laguje. Znaczy nie mam tylu FPS-ach, ilu nagrywam we Frapsie, ilu mam zapisane we Frapsie i po prostu nie chcę robić parkura, bo zdedałbym. LOL, ile gości, ile typów. Ale nie mówcie, że mają sojusz. Jak mają sojusz, to po prostu ja się będę brektał. Dobra, tutaj chyba mi powietrza nie zabraknie. Dobra, nice, sklepany. Znaczy sklepany. Nawet całkiem prosty kill. Tam nie będę płynął, bo itemki po prostu mu spadły. Założysz sobie jeszcze czepek i idziemy po następne skrzyneczki. Nice, sobie poradziłem. Myślałem, że zdedam, ale jednak nie zdedałem. Nie zdedałem, jaki fart. Dobra. Myślę, że tu będą jakieś skrzynki. Tam jest typek, ale ja na razie się klepać nie chcę, ponieważ mam bardzo słabe eku. Z tego co widzicie, zjem sobie porka. Muszę znaleźć koniecznie jedzenie, ponieważ nie mam jedzenia w ogóle. Dobra, jest pork, ale muszę znaleźć trochę więcej jedzenia niż jeden malutki pork, który dwa głódki zajmuje. Tutaj na pewno coś będzie. Chociaż nie mam stuprocentowej pewności, ale coś tak sądzę. Ponieważ jak można w takim miejscu nie umieścić skrzynki? O, tutaj jest skrzynka. Nice, zauważyłem. Ale wszystko mam i to, co znalazłem w tej skrzynce, nie jest mi potrzebne. Tutaj chyba nic nie ma. Więc sobie pójdę teraz na górę. Tam na górę. Tutaj skrzyneczka jest druga. Stone mieczyk. Bardzo rzadko się na Blitz Survival Games znajduje w skrzynce mieczyki, ponieważ od razu jest mieczyk w klasie. Ale niestety te miecze, co znalazłem, mi się nie przydadzą, ponieważ właśnie mam jeden taki sam, a drugi mam gorszy. Więc nie przydadzą mi się. Myślę, że w tym wiatraku też coś będzie. Jakby za to już dodali Optifine'a do Minecrafta 1.6.4, więc możecie sobie zainstalować. Ja się ucieszyłem, ponieważ Optifine daje tam parę FPS-ów, a jeżeli się jeszcze nagrywa, to jest większy komfort nagrywania i spodenki mam złote, nice. Spodenki złote, mam połowę seta złotego, połowę seta skórzanego, tak. Tutaj sobie zejdę, dwa porki, ale i tak wciąż to jest mało jedzenia. Potrzebuję więcej. O, tutaj był. O kurde! O kurde! Nice! Myślałem, że zdedam. Zjem sobie teraz szybko koksa. Koksa. Wiem, że to nie jest koks, tak po prostu żartuję. Jejku, jaki fart. Myślałem, że naprawdę na 100% myślałem, że zdedam. Tu nic ciekawego nie ma. Ojejku, ale była akcja. Nic się nie odzywałem, ponieważ się skupiłem. On miał z tego, co widziałem, złotą zbrojkę. Ale chyba nie, chyba mi się coś pomyliło, jak nie miał tej złotej zbrojki.
I na razie jest typek. Dwóch graczy na arenie. Fajnie, fajnie. Może nareszcie wygram. I to jest na 100%, że nie ma sojuszu w tym odcinku. Znaczy w tej mapce. Ponieważ jestem tylko ja i typek. A ja z nim sojuszować nie będę. To by było dziwne, jakbym z nim sojuszował. Znalazł Blitzstara, to chyba jest na spawnie. Więc chyba się do niego udam, zanim on to wszystko zenchantuje, ponieważ prawdopodobnie wziął klasę ten 10 expa, dobry makro nawet. Robin Hooda wziął. Oh fuck. Robin Hooda. No nie, no zadam. Kurde. To, ale nie no, dobrze to rozgrał, dobry typek. Przegrałem tą arenkę i niestety miałem szansę duże na wygraną. Przepraszam was i widzimy się w kolejnej arence. Siemanko, druga arenka. Rzadko gram na tej mapce i zobaczcie, ile tam jest skrzynek. Mam nadzieję, że wyrwę jakiś żelazny mieczyk czy coś w tym stylu. Dobry start. Nic ciekawego. Tutaj gościu ma skin diaksowego. Fajnie to wygląda bardzo. Czasem się napieram na takich, na przykład na jakichś serwerach. Ma ktoś. Dobra, Cooked Pork Chop. Niestety nic nie wziąłem, a tyle skrzynek jest. God damn it! Co ja narobiłem? Okej. Tutaj jest skrzynka czy nie? No, idą za mną, kurde. Z YouTube'a moi fani idą za mną. Co? Moi fani idą. No dlaczego tak zawsze na SG? Wszyscy idą za mną, nie! Odejdź ode mnie! Że mam skin Barcelony? Kurde. Ten. Fan Realu. Dobra, zaraz zostanę ten klasy Soldier, więc mam nadzieję, że go sklepię, ale taką klepą to nic nie wyjdzie i dostaję klasę Soldier. Dobra, nice. No i co, wycofujesz się? No jejku, jak ja takich nie lubię hamów takich, że idą do mnie kozaki jedne, a potem się wycofują, nie? No, bulwers kolejny na odcinku. No jaki to jest ciota po prostu. Tak nie lubię takich gościu, hejcy ich po prostu, hejcy. No to ja sobie skrzynkę wezmę, no i dzięki. Ale i tak go idę zabić. Dobra, on ma już tam klienta innego. Ja sobie wejdę po trzy skrzynki. Po dwie skrzynki, sorry. Jedna tutaj. Liście można rozwalać. A ja sobie zrobię takim sposobem. No nie no. Muszę rozwalić te liście. Mam butelkę z ekspem. No i nice. Mam materiały na mieczyk. Żelazny na dodatek. I idę potem jeszcze skrzynkę, którą widziałem wcześniej, ale się sklepałem z typem. I diaksa mam, nice. Jakby jeszcze jeden diaks i będę miał żelazny, znaczy diaksowy miecz. Tylko wtedy będę jeszcze musiał znaleźć craftinga, żeby skraftować sobie ten mieczyk. Ale myślę, że to nie jest trudne, ponieważ pójdę na spawn i po prostu tam sobie skraftuję mieczyk. Teraz idę do najbliższej osoby. No i co typie? Co typie? Po co żeś ze mną zadzierał? Gardom, muszę ciebie. Gardom! Jak na odcinku. Jest! Nice! Sklepany! Jakie miał itemki cudowne. Dobra. Cyk. I cyk. Nice. Mam teraz bardzo mało życia. Na pewno miał takie... Kurde, cztery serduszka mu zostały, czyli dwa serduszka. Ale na szczęście go sklepałem. To ten, co uciekał przede mną, jakby co. I 9 graczy na arenie zostało. W tym ja, czyli 8 do zabicia, ale mam tu lagi. Ja stąd idę. Nie wiem, dlaczego tu mam lagi. Może dlatego, że tu jest dużo drzew. Tam pójdę, ponieważ myślę, że tam będzie jakaś... Na pewno skrzynka, bo takie budynki przypadkowo nie leżą. Tutaj sobie wezmę. I mam... trochę expa. Pszenica. Ojejku, ile piorunów było. Idę po tą skrzyneczkę. Znaczy nie wiem, czy tam jest skrzynka. Idę po prostu do tego zameczku. Dobra, już jestem blisko. Myślę, że wejdę do niego tak. Idę. Mam nadzieję, że tutaj będzie crafting.
Proszę, crafting, poproszę, proszę. Mam nadzieję, że tutaj będzie crafting. Aha, wchodzimy ciągle na górę. Na szczęście nie spadłem. Jest tylko skrzynka. Uwaga, co będzie w tej skrzynce? Jest! Koksjabko. Koksjabko w cudzysłowie złote jabłko. Tam jest jeszcze skrzynka. I tam jest jeszcze skrzynka. Dużo skrzynek na tej arence jest. Z tego co widzieliście na przykład wcześniej na tych drzewach. To jest dobre dla mnie, ale też dobre dla moich przeciwników, ponieważ sobie wezmą trochę więcej skrzynek. Tutaj mi się świat. Coś się zbagowało. Tutaj jest Coco Beans, nie skrzynka. Coś mi się pomyliło. Gdzie ta skrzynka była? Tutaj jest ta skrzynka. Nie, to nie jest skrzynka. Z góry to tak wszystko ładnie było widać, a z dołu to już trochę mniej. Tutaj jest skrzynka, z tego co pamiętałem. I nic ciekawego, chociaż wezmę, ponieważ ktoś to może wziąć i jakiś jest z PvP to mnie zabije. Jeszcze chyba tam była skrzynka. 4 graczy na arenie, więc już malutko graczy na arenie. Blitzstar! Ha! Nice. Chociaż wolałbym na przykład, nie wiem, żelazo. 2 żelaza i patyka. Chociaż patyka już mam. Co biorę? Muszę sobie odblokować Robin Hooda, ponieważ to bardzo dużo daje. A na razie wezmę Expmana i pójdę sobie zenchantować na spawn na itemsy, ponieważ nawet mam spoko, jeszcze skrzynka jedna, tak przy okazji, chociaż opróżniona. I to chyba jest ostatnia arenka na dziś, ponieważ ona już trwa około 7 minut. Nie wiem, gdzie jest spawn, chociaż będę się kierował w tą kulą. Jak ta kula zachodzi tak, to tam będzie spawn. Może pójdę tędy, może będzie bliżej. I mam diaksa. Jakbym miał jeszcze jednego diaksa, to by było naprawdę, naprawdę wyrąbiście. Niestety nie ma piorunów, gdzie są ci gracze, ponieważ na razie jest 4 graczy na arenie, a pioruny są od 3 graczy. Tutaj jest skrzynka, jest. Wezmę broń. Tutaj na pewno byłem w tej skrzynce. I teraz udaje się ciągle do tej kolumny. Nie wiem, czy tam się da wejść. Chyba na pewno się da wejść. Ponieważ nie umieszczaliby tam skrzynki. Tam jest typek. Ja sobie pójdę tylko zrobić miecz na spawna. I się będę klepał. I sobie może jeszcze ten miecz zenchantuję. Na 10 level. Burżuazja Xedox. Dobra, szybko. Gdzie jest crafting tablet? Crafting tablet jest tu. No nie! Jak się wystraszyłem! No nie, zdedałem. Kurde. Pierwszy raz zdedałem w lawie jak jakiś noob. Ojejku, jeszcze zbagowana arenka. To sobie poczekamy. Dobra, już jestem na powierzchni. To by było w tym odcinku, na tyle dawno się nie żegnałem na F5, to by było w tym odcinku, na tyle. Do następnego odcinka, trzymajcie się i siemanko, tylko jeszcze chcę skoczyć na tą. I siemanko, nie zadziałało. Dobra, cześć!